Cześć wszystkim, z tej strony Katie, witam was bardzo serdecznie w drugim dniu Pyrkonu i dziś jest ze mną Carmen na przywitanie, bo stwierdziłam, że nie chcę siedzieć tu sama i nagrywać. I w ogóle nagrywam przywitanie w tym samym miejscu co w zeszłym roku, w drugim dniu, więc tak, to samo miejsce jest. Tylko siedziałam trochę dalej, a tam teraz są ludzie. No, i w ogóle odkryłam, że aparat był włączony całą noc i troszkę mi upada bateria, więc będę musiała jakoś znaleźć miejsce, żeby ją podładować. A nie jest to tutaj na Pyrkonie proste, bo nie ma nigdzie prądu. Więc super. Powerbanki do telefonu mam, a do aparatu nie ma powerbanku, więc coś będzie trzeba wymyślić. Zobaczymy, czy mi się to uda. Smutne to jest, bo jak się obudziłam rano. No elo, Eli. Siema. Jak się obudziłam rano, to ja miałam takie poczucie o 7, że ej, wyspałam się. Spałam 8 godzin, wyspałam się. Ja się nie wyspałam. A teraz. Od samego początku jestem niewyspana. Nie, jest już 14 i czuję, że już mam dość. No. Więc. Nie no, trzeba. Jak ty ładnie wyglądasz w kadrze? Boże, przy mnie. Nie wyglądam najlepiej dzisiaj. Ale to może dlatego, że taka jasna jesteś, a ja lubię jasne rzeczy w kadrze. Jasne rzeczy w kadrze? Mhm, no. Dobra, no nic, to idziemy jeść i idziemy robić zakupy dalej, nie? Tak? No nie idziemy robić zakupów. Jeść. Idziemy jeść. A potem robić zakupy. A nie, a później na mity. A potem mity, a potem maskarada. Okej, okay, dobra. Idziemy robić umierać rzeczy na konwencie. A. Thank you.
Jest piękna. Wiesz, że prawie zrobiłaś memiczny dźwięk z czego? Undertale'a. Z Undertale'a? Postaci tam porozumiewają. Nie umiem tego powtórzyć. Naprawdę. Okej. Okay. To przez przypadek. No. Ale piękności Nebula, która ma taką fajną główkę. I to. Bo były tanie. Teraz pobiegamy. Idź. Idź, Pitusie. Idę się przytulić. Mogę? Gdzie mam się patrzeć? W obiektyw. Okay. Będę ci bardzo wdzięczna. No, tak więc ja przez jakieś ostatnie 5 godzin? Więcej. Siedziałam z Trix i z telewizją, która tu jest, ale że nie ma włosów, to nie chcę się pokazywać, ale może jeszcze jutro uda mi się ją wam pokazać, że ona tu jest naprawdę i istnieje. A jeśli nie, to spotkałyśmy się. Ale tak, jeżeli to kogokolwiek obchodzi. Jest cudownie, jest wspaniale, kochamy się. No, to tyle w sumie. Namówiła mnie do kupowania rzeczy. No, tak? Tak. A figurki Stevena to kto pomysł? To był twój pomysł. Wcale nie. Tak. Wcale nie. Wróciłam do Slipa. Jest ze mną już Lerin teraz. Z dziewczynami się rozstałam, bo się rozeszły na jakieś panele i koncerty i inne rzeczy. I w ogóle wydarzyła się właśnie bardzo dziwna rzecz. Ale taka strasznie dziwna rzecz. Bo podeszła do mnie dziewczyna, która co prawda podeszła do mnie wcześniej i się nie odezwała, tylko zrobiła sobie ze mną zdjęcie i się ze mną przytuliła i nie była w stanie nic powiedzieć, bo się zestresowała. Ja rozumiem. Okej. Okay. I teraz do niej podeszła. I żeby mnie przeprosić za to, że wcześniej się nie odzywała, dała mi kwiatki. Ja właśnie dostałam od kogoś to rożyczki. To było takie słodkie, tylko że problem jest taki, że one nie przeżyją. No, nie przeżyją. Ale to była tak przeurocza rzecz, że ja w ogóle nie ogarniam, że dostałam od kogoś kwiatki. Tak, i są po bardzo prosto. Ładne. No, są prześliczne, tylko że one zaraz umrą, więc to jest smutne. Ale mam włosy na twarzy. To taki symbol, nic nie trwa wiecznie, tak jak konwenty. No, ale jest wieczór i my to w sumie, nie wiem, czy jeszcze coś będziemy robić, na pewno będziemy się zbierać za jakiś czas do spania. No tam, ja bym jeszcze posiedziała, no może właśnie jakieś nie wiem. No, tak więc jeszcze zobaczymy. No. No. Tak więc mamy po raz kolejny dzień. Tak, wczoraj poszliśmy na planszówki i długo grałyśmy w tajniaków. Oj długo graliśmy w tajniaków. Ja uwielbiam tajniaków. Jakoś skończyliśmy o pierwszej w nocy, coś takiego. Tak więc stwierdziłam, że zakończenie po raz kolejny nagram na dzień następny. Potem był jeszcze czas na anegdotki. No, potem jeszcze do chyba trzeciej opowiadaliśmy sobie dziwne anegdotki. Ale wy ich nie chcecie znać. Uwierzcie mi, że ich nie chcecie znać. Tak więc teraz jesteśmy w Slipie i idziemy do łazienki. I stwierdziłam, że pokażę wam Slipa. Póki jeszcze jest w takiej formie, w jakiej normalnie są Slipy na konwentach, czyli bardzo dużo ludzi. Ja w ogóle... Dalej, dobra. Okazało się, że ludzi na Pyrkonie jest za dużo, że musieli po prostu przykleić kartkę na drzwiach, że nie ma miejsc, sorry, musicie zaspać gdzie indziej, bo nie ma miejsc, nara. Ja nie wiem, co zrobili ci ludzie, którzy przyjechali po czasie, jak już faktycznie mieli nie było miejsc. Przykrość. No, ale, o Jezu, teraz mam za jasno, ale trudno, damy radę. Więc no, współczuję tym ludziom, którzy nie mieli Slipa, bo too late. Ale okej, okay. Tak więc my idziemy do łazienki, a z wami się tam już dzisiaj żegnam. No i do zobaczenia w dniu dla mnie dzisiejszym, dla was jutrzejszym, trzecim filmie z Pyrkonu. Tak! To, pa!